Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu, a w studiu telewizji Republika zapowiadany gość, mistrz Jan Pietrzak, satyryk, publicysta. Witam serdecznie. Witam pięknie, witam państwa, uszanowanie. Jan Pietrzak, mistrz Jan Pietrzak z nową płytą, oprócz jednej piosenki, którą znają wszyscy, bo nie ma takiego Polaka, który by nie znał pieśni, w zasadzie hymnu, żeby Polska była Polską. Nowa płyta, Dziękuję Ci Polsko. No, za co? Za 85 lat. Taki jest pełny tytuł, ale praktycznie już za 86 lat, bo już skończyłem w międzyczasie, jak to napisałem, kolejny rok, więc dziękuję za mój pobyt na tej polskiej ziemi, tak bym to ocenił, pobyt w społeczeństwie, w Polsce, w rodzinie, we wszystkich naszych sprawach. No jednym słowem jest za co dziękować. Moje życie było niebanalne, urodziłem się w II Rzeczpospolitej, przeżyłem wojnę straszliwą w Warszawie, w gruzach, powstanie. Koszary, gruzy. No jednym słowem, życie miałem niezwykle barwne, interesujące, mnóstwo zawodów i później ten zawód artystyczny, który mnie wciągnął i przez 60 lat przeszło, występuje na scenie, pasjonujący, zwłaszcza postawiłem na taki rodzaj sztuki estradowej, że mówiłem swoim tekstem na ogół o sprawach, które mnie dotyczyły. Więc to nie ma lepszej roli dla aktora. Jak mówić o sprawach, o których mówię od siebie, od serca, ze swojej intuicji, swojej wiedzy, więc taki mam zawód artysty kabaretowego, który z tym się wiąże, z autorskim podejściem do tematu. To wszystko jakoś przeżyłem i jakoś się jeszcze ruszam. Tam się dziwię czasem, te dwie epidemie najbardziej mi dały do wiwatu, te dwa lata epidemii, bo nie można było wyjść, że występy sobie, dotkliwie mnie to dotknęło. Nie wiedziałem, co mam z sobą robić, bo ja bez występów to trochę jak bez dopalaczy funkcjonowałem. Ale to oczywiście przeszło, minęło. Teraz występuję dosyć mocno. No i w dalszym ciągu cieszę się, że mogę występować, że mam publiczność, że dodaję ducha społeczeństwu, że żartuję, kpię, robię to, co powinienem. No właśnie, wiele dekad działalności, to jeszcze za Gomułki chyba mistrz tak. Jan zaczynał, to tak później był Gierek. Kiedy było najtrudniej? Nie mam pojęcia. Może najtrudniej, to trudno powiedzieć z punktu widzenia zawodowego, ja nie miałem trudności żadnych. Także to nie było w tym sensie trudno. Politycznie było trudno, czy ogólnie dookoła, no był czas, stan wojenny, prawda? Zwłaszcza, że to był taki przeskok z tego karnawału Solidarności, z tego uniesienia, zachłyśnięcia się nadziejami, że będzie wolność, że będzie Solidarność, że Polska się wybija na niepodległość. Ten cios w miękkie podbrusze, który nam komuna wykonała, to był może najbardziej przykry taki, okropny epizod w moim życiu, kiedy wszyscy byli załamani, ale dosyć szybko się otrząsnąłem i już wszystkie moje programy w 80-tych latach, które grałem w zasadzie nielegalnie po domach, kończyłem powiedzeniem do zobaczenia w wolnej Polsce. Tak się żegnałem z publicznością. I to jakiś Ubek nawet odnotował, to mam w aktach SB, że żegnał się słowami do zobaczenia w wolnej Polsce. I ten Ubek się tam ze mnie drwił. Tam coś, że tam, panie Janie, jak pan uważa. No w każdym razie wierzyłem głęboko, że Polska będzie wolna. A teraz jak jest wolna Polska od 20-30 lat, zależy jak liczyć, prawda? Uważam, że muszę pilnować tej wolności i też mówić o tym, co należy. Czyli mówić, co nam tę wolność psuje, co nam niepodległość jakoś rozkrada po kawałku, albo kto nam utrudnia tę naszą niepodległość. I to jest pasja. Polska jest moją pasją, mogę powiedzieć. Może to zabrzmi patetycznie, ale gdybym takiej pasji nie miał, to bym się wycofał z tego zawodu, bo trudno uprawiać taki zawód, mówiąc o duperelach, o taki humor obyczajowy tylko. Oczywiście żartu znam mnóstwo na wszystkie tematy i stosuję czasami, ale w gruncie rzeczy, żeby się utrzymać w jakiejś dobrej formie i chcieć pracować, mieć ten napęd, to trzeba mieć pasję. Moją pasją jest Polska, mogę się przyznać. I dlatego dziękuję Ci Polsko. Jest taki. My dziękujemy Janowi Pietrzakowi, ale tutaj jest zdjęcie z Ronaldem Reaganem wewnątrz, no bo państwo jak kupicie płytę, to zobaczycie dokładniej. A to był ważny moment, kiedy ta pieśń, żeby Polska była Polską, była śpiewana po angielsku.
no właśnie w towarzystwie Ronalda Reagana i mistrz Jan, proszę sobie wyobrazić, to wtedy była duża odwaga, wrócił do Polski. Tak jest. Bo to, nie mogłem tam wysyłać, bo parę miesięcy po tym programie z Poland i Poland byłem w Ameryce, ale nie mogłem wytrzymać. Byłem tak zdenerwowany i tak rozbity wewnętrznie, ziemię nie ma w Polsce. Jeżeli miałem odwagę w latach 70. napisać taki utwór, a później społeczeństwo, naród miało odwagę podchwycić to i traktować jako hymn. Ludzie na masówkach pierwszych, zbiórkach Solidarności po prostu przeżywali to niesamowicie i to było dla mnie coś niezwykłego, uniesienie niezwykłe. I potem zostać, bo tam było mi wygodniej, mogłem dużo zarabiać, wydawało mi się to jakby no, pewnym odstępstwem od moich zasad. I wróciłem jak mało kto, wtedy mało kto wracał. Zresztą wielu kolegów zostało wtedy po świecie, żeśmy przez telefony rozmawiali, nikt nie chciał mi uwierzyć, że mówiłem, że wrócę, bo nie wytrzymuję. Po prostu uważałem, że nie mogę. No, później oczywiście po latach się zastanawiałem, czy nie byłem idiotą przypadkiem, bo miałem doskonałe tam warunki stworzone, obywatelstwo amerykańskie i to od prezydenta bezpośrednio, prawda, miałem dostać. I płytę miałem już, miałem nagrać po amerykańsku tam i tak dalej. Nie mogłem psychicznie wytrzymać i dobrze zrobiłem, bo tu jest moje życie, tu jest moja jakaś prawda wewnętrzna, tu się dobrze czuję, tu jestem u siebie i za to dziękuję Polsce. Polskim powietrzem oddychać, ale tutaj nowe piosenki, w tym jedna no, romantyczna bardzo. O tak, to trochę na tym koncercie takim jubileuszowym trochę się czułem niepewnie, bo to jest taka piosenka sprzed kilkudziesięciu lat, którą napisałem kiedyś dla żony, no ale to tak była prywatnie napisana, nie, na występach nie wykonywałem nigdy. Więc postanowiłem sięgnąć do niej, bo wydaje mi się, że jest ładna i żona zwłaszcza, że jest ładna, że ją wstawił. No ale wychodzi staruszek w moim wieku, 86 lat i śpiewa do żony, która wygląda świetnie, siedzi na widowni, to jest młoda pani jakaś, a ja do niej śpiewam taki romantyczny, jak amant, taki utwór, także czułem się bardzo niepewnie. No ale jakieś plamy nie było, zebraliśmy huczną owację, bo i Kasia też się kłaniała i zebrała oklaski, prawda, i jakoś to wydaje mi się przeszło nieźle. To jeszcze o plany zapytam, koncertowe. No plany koncertowe mam takie, że jestem do dyspozycji. Teraz grałem trzy razy w Warszawie, ostatnio dzień temu, dwa dni temu, w tym Centrum Kultury Katolickiej na Bielanach, a wcześniej w Nocie, a wcześniej jeszcze w... Jeszcze, miesza z tym, no w każdym razie jadę do Razemina na dniach. Mam takich mniejszych występów trochę. Później zaczynam grać w takiej kawiarni, bardzo małe kameralne spotkania w czerwcu, w takiej kawiarni. Agere Contra, takie spotkania autorskie, właściwie rozmowy, właściwie towarzyskie spotkania bardziej niż artystyczne. No i cały czas zbieramy jakieś propozycje z terenu. Polska dzwoni, umawiamy się. Kręci się, mam dużo zamówień. Tylko trudno mi tutaj bez kalendarza to wszystko przywoływać i nie ma powodu. Jeżdżę, gram, występuję, bardzo się cieszę, dożyłem do tych lat i że mam dużo do powiedzenia na tematy i historyczne, i na tematy bieżące. Oto na temat historii. Właśnie chciałem zapytać, bo mistrz Jan pamięta koniec II wojny światowej. Wczoraj obchodziliśmy tę datę. Dzisiaj świętują w Rosji, ale to jak oni, jak zwykle gdzieś jakoś osobno. Ale wczoraj kanclerz Niemiec powiedział, że to właśnie Niemcy zostali wyzwoleni przez od złych nazistów. Byli wyzwoleni. Niesamowity. Przecież to jest niemądry, głęboko człowiek. No. Jak on może być kanclerzem? Przecież niemądry człowiek. No co on wygaduje? Byli jacyś naziści tu w Warszawie, czy byli Niemcy po prostu? Byli wyłącznie Niemcy. Ja i moje pokolenie mówiliśmy o nich Szkopy, a na tamtą drugą stronę Szkopy i Kacapy. Nawet napisałem na ten temat piosenkę. Z powodzeniem ją wykonuję. Szkopy i Kacapy. Więc Szkopy teraz udają kogo innego od czasów wojny. Że to nie oni mordowali, że oni nie urządzili rzezi Pragi, że Warszawę zniszczył ktoś, a tyś naziści nieznani, nie wiadomo skąd przylecieli. Niemców okupowali w dodatku. I Niemców dodatkowo zniewolili Niemców naziści. No. A jeszcze tak wynika im z tych wyliczeń, ponieważ obozy były koncentracyjne, obozy śmierci w Polsce, że to chyba byli Polacy ci naziści. No bo jak mieli obozy, a Niemców nie było, to kto tam był w tych obozach? Prawda? Więc to jest cała perfidia niemiecka okropna. Jak się może taki naród, dosyć poważny jednak, generalnie tak zachowywać? Nikczemnie. Przecież myśmy szli do tej Unii
z tego obozu socjalistycznego sowieckiego z nadzieją, że się ułożą dobrze warunki, że będziemy nareszcie partnerami i w tej Europie jakoś zaczniemy wspólnie coś robić. I nagle się okazuje, że z tej strony niemieckiej jakieś koszmarne przygody nas spotykają. Źle nas traktują po prostu. Nie wiem dlaczego. Nie powinni. Więc tutaj mamy do przemyślenia chyba jakieś poważne sprawy. No, nie można wysłuchiwać taki bzdur. I to jeszcze teraz on się domaga, że on chce ten Scholz, że on chce teraz zarządzać coś Europą. Chce teraz tak zlikwidować jednomyślność. Tak, bo po co jednomyślność, że on wie lepiej. A przecież to jest ten ostatni czas, to jest kompromitacja Niemiec, przywództwa niemieckiego. Cała ich zmowa Nord Stream z Rosją, cały ten układ, to wszystko runęło. Kryzys energetyczny w Europie. Olbrzymi, potworny kryzys. To Niemcy zawinili. I oni chcą przywództwo sprawować. No. Z jakiego powodu? Kolejny raz wojna są słowa. No, ale trzeba im po łapach dawać. Nie wolno się na to zgadzać. W każdym zdaniu i w każdym słowie. Nasi politycy nie powinni się zgadzać nigdy na jakiekolwiek przywództwo niemieckie. Przepraszam, zaczynam się emocjonować, a miałem być sympatyczny misiona. Donald Tusk na 4, to inny temat historyczny, na 4 czerwca zwołuje marsz, tam to były dwa te czerwce, czwarte. Jeden z 89 roku. Piękne zwycięstwo Polaków, tak, w tych wyborach. Zwycięstwo, które zlekceważono. Znaczy, nasz głos poszedł na marne. No nie, no na marne zupełnie nie poszło, to, no, ale nie poszło tak, jakbyśmy chcieli, bo że był w tym fałsz, no, zafałszowanie było. Także nie ma powodów żadnych, żeby tu skorzystał z tej daty jakoś szczególnie, chyba że chodzi o ten czerwiec, kiedy on obalał rząd liczył głosy tam. No to liczył głosy, prawda, żeby obalić prawdziwy rząd polski. No, ma taki, ale wydaje mi się, że z tego marszu nic nie wyjdzie, będzie to jakiś taki humbug propagandowy, którzy robią dla zmylenia nas, Polaków. No właśnie się zastanawiam, bo żeby marsz był liczny, to potrzebne są emocje, a tu emocje trochę jak na grzybobraniu. Bardziej się emocjonuje tym, kto tam nie przyjdzie, bo na przykład Bronisław Komorowski powiedział, że nie przyjdzie. No patrz, no zobacz, no coś niesamowitego. Do czego żeśmy zażyli. Więc, nie, to jest zabawa już, wydaje mi się, takich przegranych postaci. Uważam, że ten Tusk powinien przede wszystkim, mam taki pomysł technologiczny, ponieważ on jest kłamcą straszliwym. Wszystko, co on mówi, jest tak zakłamane, jak człowiek żyje tyle lat, jak ja i widział w działaniu to towarzystwo i te ich ideologię tego Tuska i et consortes, prawda, i to całe. On teraz wszystko, co on mówi, to jest kompletnie kłamliwe. Więc ja uważam, że trzeba technologię nowoczesną uruchomić, włączyć do mikrofonów, do których on przemawia, taki wykrywacz kłamstw. Ojej. Żeby przy każdym przemówieniu był wykrywacz, żeby stała maszynka obok i pokazywała ci, w którym zdaniu on kłamie. Wariograf. Gdyby konfrontowała, co mówił przedwczoraj. Nawet nie trzeba, wystarczy puścić to. Także Tusk z wariografem powinien występować na tych wiecach, na których bezczelnie kłamie. No ale tak jest, prawda? On się takie nauki pobierał od swojego przyjaciela Putina i od swoich przyjaciół w Niemczech. Takie pobierał nauki. On ma w Polsce kłamać. I łże. W każdej sprawie, że nie przykładał znaczenia do jego pomysłów. Ale znaczenie ma to, co ustalono w sprawie tragedii smoleńskiej. Polski ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Krzysztof Szczerski, podnosił kwestię katastrofy rządowego polskiego Tupolewa w czasie sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ, na co Rosjanie mu odpowiedzieli, że tak jak my myślał również były prezydent Komorowski. Nie mam pojęcia. No to są jakieś niuanse. Bardzo uważam, że bardzo powołują dobrze. Powołują się na Komorowskiego, że prezydent Komorowski wyrażał podobne poglądy jak my. No pewnie tak. No pewnie w pewnym momencie tamtym tak wyrażał. Wtedy jak przejmował prezydenturę, prawda, po Lechu Kaczyńskim, który zginął, no to się zachowywał dokładnie jakby był marionetką ruską. Ale nie mnie oceniać to. No to są specjalne komisje, prokuratury, dziennikarze, śledczy. Niech to wszystko wykryją i powiedzą prawdę. Natomiast
bardzo dziękuję panu ambasadorowi Szczerskiemu, że wreszcie ten temat podjął na wysokim międzynarodowym szczeblu, bo to przez dziesiątki lat nikt tego nie odważył się podjąć tego tematu w żadnym gremium takim ogólnoświatowym. A teraz w ONZ-cie mamy człowieka, który ma odwagę o tym wprost mówić, że to była zbrodnia i że kto tego dokonał. Bardzo dziękujemy panu profesorowi, panu ambasadorowi Szczerskiemu, że o tym temacie mówi. Od pierwszych tygodni po tej katastrofie pisałem o tym. Mój pierwszy felieton po katastrofie nosił tytuł Drugie kłamstwo. W Solidarności pisałem felietony. Drugie kłamstwo katyńskie. I porównywałem to kłamstwo tamtego kłamstwa, bo kłamstwo jest też częścią zbrodni. I ci ludzie, którzy kłamali po Smoleńsku, albo w Polsce mnóstwo, powinni tak samo odpowiadać. Jeżeli nie kryminalnie, to przynajmniej moralnie. I jeszcze tego nie mogę się doczekać, bo to powinno się wreszcie skończyć. Wyjaśnianie tej całej tragicznej sprawy. Bardzo serdecznie dziękuję. Mistrz Jan Pietrzak, satyryk, publicysta. Jeszcze raz pokażemy płytę z nową płytą. Dziękuję ci, Polsko, śpiewa Jan Pietrzak. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktorze. My dziękujemy Janowi Pietrzakowi. Za chwilę serwis informacyjny.